Shadowrun Hong Kong to już trzecia część reaktywowanej przy pomocy Kickstartera RPGowej serii Shadowrun. Na moim kanale pojawiły się już recenzje dwóch poprzednich scenariuszy, czyli Returns oraz Dragonfall w wersji reżyserskiej. Jeżeli mieliście okazję je obejrzeć, to w ogólnym poglądzie powinniście wiedzieć, jak wygląda najnowsza odsłona futurystycznych najemników. Schemat rozgrywki jest dokładnie taki sam, a całość pozostała praktycznie niezmieniona oprócz kilku detali i przebudowanej matrycy, o czym oczywiście powiem wam później. W związku z tym, co powiedziałem przed chwilą, Shadowrun Hong Kong to wciąż fabularne RPG w rzucie izometrycznym, które bazuje na dobrym scenariuszu, interesujących postaciach i dialogach dających dużo możliwości do odgrywania roli. Te aspekty Shadowruna zawsze stały na wysokim poziomie i nie inaczej jest tym razem. Główny wątek to solidnie napisana historia i nie ma się właściwie czego w nim przyczepić. Okej, może bardziej doświadczeni gracze wyłapią kilka utartych schematów i będą w stanie połączyć pewne fakty, ale wciąż jest to kawał interesującej historii. Tajemnicze zniknięcie naszego ojczyma, brat, z którym mamy kilka niewyjaśnionych spraw, policja, triady, orientalny klimat Hongkongu, to wszystko składa się na bardzo ciekawą opowieść i nie pozwala przejść obok niej obojętnie. Części osób nie spodoba się pewnie liniowość scenariusza, ale według mnie to właśnie ona powoduje, że historia w grach z serii Shadowrun zawsze jest bardzo solidna. Poza tym ta liniowość nie jest tutaj całkowita, bo w pewnym momencie musimy dokonać dość istotnego wyboru, który może nie zmienia biegu fabularnego, ale w dużym stopniu wpływa na gameplay i sposób rozegrania ostatniego rozdziału. Również niektóre zadania poboczne mają takie momenty, co bardzo się chwali i nie ma co ukrywać, że to właśnie one potrafią najbardziej nam zaimponować. Unikanie walki dzięki rozwiniętej charyzmie i odpowiedniej etykiecie to chleb powszedni. Wybory, poprzez które decydujemy o przyłączeniu bądź śmierci napotkanych postaci, również. Doskonałym przykładem jest tutaj zadanie, w którym pod koniec najpierw decydujemy o tym, czy pewnego delikwenta zabić lub pójść z nim na układ i zaprowadzić go przed oblicze zleceniodawcy. Gdy udajemy się na to spotkanie, stajemy przed ciężkim wyborem, ponieważ możemy wystawić zleceniodawców i przejść na stronę celu, przy okazji przyłączając go do drużyny, zabić nasz cel, przegadać obie strony lub po prostu zabić wszystkich. Nie muszę chyba dodawać, że każdy z naszych wyborów ma swoje odzwierciedlenie w późniejszej rozgrywce, czy to poprzez dostęp do nowego towarzysza, brak pieniędzy za zlecenie lub po prostu pogorszenie się naszej reputacji w świecie Shadowrunnerów. Musicie chyba przyznać, że ten sposób implementacji zadań pobocznych w CRPG-ach nastawionych na takie fabularne przeżycia jest bardzo istotny, a niestety wielu deweloperów zapomina dzisiaj o tej prostej zasadzie. Tutaj na szczęście jest inaczej, za co warto pochwalić Jordana Weissmana i jego zespół z Harebrained Schemes. Również bardzo naturalnie napisane dialogi z dużą ilością interakcji i testów na statystyki, rasę naszego bohatera czy wybraną przez nas etykietę to kluczowy element Shadowrun Hong Kong. Bogata zawartość opisów sytuacyjnych podczas rozmów, znajdywane w komputerach jakieś przypadkowe maile w ogóle niezwiązane z głównym zadaniem, listy czy nagrane rozmowy, to wszystko doskonale zwiększa wczucie się w ten futurystyczno-orientalny klimat Dalekiego Wschodu. Wśród opinii na temat tej gry spotkałem się z pewnym narzekaniem na zbyt dużą ilość tekstu, którym wręcz zalewany jest gracz. Początkowo nie chciałem zbytnio dowierzać tym wszystkim narzekaniom, no bo jak może być za dużo tekstu w CRPG-u, no ale po pewnym czasie faktycznie zdałem sobie sprawę, że jednak twórcy chyba lekko przesadzili z jego ilością. Może po prostu ogólna formuła rozgrywki, która nie zmieniła się na przestrzeni serii, lekko się już przejadła, a może po prostu moje grzebanie w każdym kącie i czytanie dosłownie wszystkich dostępnych informacji spowodowało znużenie po pewnym czasie. Nie wiem, pewnie wszystko po trochu, ale jednej rzeczy jestem pewnym. Sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby przy takiej ilości tekstu zainwestowano w porządnych aktorów i udźwiękowiono przynajmniej jakieś podstawowe kwestie głównych postaci dla całego wątku. W kwestii samego gameplayu nie zmieniło się zbyt wiele. Ciągle mamy do czynienia z bardzo małą ilością interakcji z otoczeniem i dość ograniczonymi lokacjami. Widać tutaj jednak progres względem poprzedniej części, ponieważ już na pierwszy rzut oka można zauważyć większą ilość NPC-ów skorych do rozmowy z nami, czy jakieś dodatkowe miejsca i budynki do zwiedzania. Nie nastawiajcie się jednak na choćby namiastkę otwartego świata, bo srogo się zawiedziecie. Shadowrun Hong Kong to ściśle przemyślany tytuł z konkretnym przekazem, który mógłby łatwo się rozmyć przy jakiejś większej ilości rozpraszaczy, ot taki urok tej serii. Rozwój postaci to dalej otwarta książka, w której to my decydujemy, jaką postać stworzymy.
Dzięki specyfice tego uniwersum i ciekawej mechanice gry, charyzmatyczne elfy z mieczami samurajskimi czy krasnoludy przyzywające demony z innych wymiarów ciągle dają masę frajdy i nie są niczym niezwykłym. Sam grałem elfem nastawionym na charyzmę i muszę przyznać, że od dawna nie bawiłem się tak dobrze, manipulując moimi wrogami przy pomocy siły perswazji. W tym elemencie nastąpiła również kosmetyczna zmiana interfejsu, która mi osobiście zdecydowanie bardziej przypadła do gustu. Teraz wszystko jest takie bardziej przejrzyste i czytelne, a samo poruszanie się po ekranie umiejętności dużo łatwiejsze. Fajnie, że twórcy nawet w ostatniej części potrafią bawić się takimi szczegółami i starają się uprzyjemnić graczom rozgrywkę. Jeżeli już przy zmianach jesteśmy, to muszę powiedzieć o największej innowacji, którą Shadowrun Hong Kong wprowadza do serii. Mowa oczywiście o walce, ale o ile zwykłe potyczki w świecie gry dalej pozostały takie same, tak starcia w Matrixie zmieniły się o 180 stopni. W poprzednich częściach, grając Deckerem, można było odczuć pewną wtórność już właściwie po kilku starciach, które za każdym razem wyglądały dokładnie tak samo. Mała lokacja, dwóch lub więcej przeciwników, użycie umiejętności, atak, liczenie na pewne szczęście przy trafieniach, przejście dalej i tak w kółko, w kółko, w kółko. Teraz starcia w Matrycy podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich to przemieszczanie się po lokacjach i unikanie programów szpiegujących, broniących dostępu do danych. Dzięki dodaniu elementów skradankowych, mamy tutaj choćby pola widzenia przeciwników czy pewne stałe trasy patrolowe, zabawa w Matrixie wreszcie stała się pewnym wyzwaniem i przyprawia gracza o szybsze bicie serca. Po wykryciu przez obrońców oczywiście dochodzi do walki i zwiększenia poziomu naszego wykrycia przez wrogi system, więc po prostu należy być ostrożnym, bo liczba pomyłek jest bardzo, bardzo ograniczona. Drugi etap to hakowanie terminali podzielone na dwie minigry. Pierwsza z nich polega na zapamiętaniu i powtórzeniu konkretnej sekwencji cyfr podanej przez system. Druga zaś skupia się na dopasowaniu symboli w jak najkrótszym czasie, żeby ustrzec się porażki. Nie da się tutaj ukryć, że nowa zabawa w Matrycy jest tym, czego serii brakowało od początku i teraz nie jest to tylko i wyłącznie przykra konieczność. Nie, to jeden z lepszych elementów tej gry. Z rzeczy wartych wspomnienia powinienem wymienić soundtrack i oprawę audio Shadowrun Hong Kong. Jeżeli graliście w poprzednie Shadowruny, to powinniście wiedzieć, czego możecie spodziewać się w tej części. Elektryczne, czasami ambientowe brzmienia przyprawiono teraz lekką nutką orientu. Są one po prostu solidną robotą i dobrze komponują się ze światem wykreowanym przez deweloperów. Nie są to jednak utwory, które jakoś szczególnie zostaną przez Was zapamiętane, jednak swoje zadanie spełniają w 100%, czyli odpowiednio wzbogacają atmosferę gry. Okej, przyszedł czas na werdykt. Shadowrun Hong Kong to sterylne i bardzo ograniczone gameplayowe RPG, nie ma co w ogóle tego ukrywać. Ograniczone interakcje ze światem, kulejące podczas walki SE, brak swobody w eksploracji, to główne wady tego tytułu, jednak pamiętajmy o tym, czym ta gra ma być. Shadowrun Hong Kong to trzecia i póki co ostatnia część serii fabularnych, klasycznych CRPG-ów, nastawionych przede wszystkim na dobry scenariusz, angażujące zadania poboczne, interesujące postacie i wirtualne odgrywanie roli. W tej kwestii gra spisuje się wyśmienicie, a dodajmy do tego odświeżone starcia w Matrycy oraz bardzo oryginalne uniwersum Shadowrun i ponownie po Dragonfallu w wersji reżyserskiej otrzymaliśmy bardzo dobrze napisane komputerowe RPG. Żałuję tylko, że w związku z brakiem polskiej wersji językowej wielu fanów tego gatunku nie zagra w ten wyjątkowy tytuł, jakim bez wątpienia jest Shadowrun Hong Kong. A teraz pozwólcie, że wrócę do swoich Shadowrunnerów, bo twórcy udostępnili właśnie darmową minikampanię rozszerzającą zabawę o kolejne 5 godzin gry. Trzymajcie się, cześć!